24 czerwca została podpisana umowa o współpracy między Polskim Związkiem Piłki Siatkowej a Powiatem Pilskim i Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego dotycząca użytkowania przez Polski Związek Piłki Siatkowej nowo wybudowanej powiatowej hali sportowej przy ulicy Pola w Pile. Umowa przewiduje udostępnienie hali jako bazy szkoleniowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej na okres 10 lat. To wielka szansa dla rozwoju siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć od początku w budowie tej hali. To porozumienie, które teraz podpisaliśmy, ma przede wszystkim na celu wykorzystanie tej hali od początku do końca. Wspaniały obiekt, gdzie niczego nie brakuje. I naprawdę będziemy tu chcieli robić dużo, dużo zgrupowań, czy to młodzieżowych, czy to SOS-owych, bo obiekt trzysektorowy odpowiada pełnemu poparciu tego, co robimy w Polskim Związku Piłki Siatkowej. A również obiekt spełnia wymogi światowe i europejskie i będą tu mogły być rozgrywane również mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w kategoriach młodzieżowych. Jest to dla nas, dla Polskiego Związku, bardzo ważna rzecz. Kolejny przepiękny obiekt dla młodzieży, który, no mam nadzieję, będzie funkcjonował i na tej hali wychowają się również przyszli mistrzowie olimpijscy, przyszli mistrzowie Europy, mistrzowie świata, mistrzowie Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk nie krył uznania dla determinacji i skuteczności starosty pilskiego Eligiusza Komorowskiego, czego dowodem jest nowo wybudowana hala sportowa w Pile. Daliśmy sobie słowo, że będziemy się wspierać i się wspieraliśmy i dzięki temu no, po 2,5 roku hala jest. Nawet żeby wybudować halę tego typu, no to muszą być środki własne włożone w to, tak? Tu akurat no jest naprawdę pan starosta, z którym znamy się no 4 lata. Jednak facet, który potrafił dotrzymać słowa, tak? Dotrzymaliśmy sobie nawzajem słowa. Przypomnijmy, że powiatowa hala sportowa przy Pola w Pile została wpisana do rządowego programu obiektów strategicznych dla rozwoju sportu. Podczas uroczystości dyrektor Grzegorz Witkowski podziękował dyrektorom Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica, pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Przyteatralnej za udostępnianie sal sportowych, na których dotąd ćwiczyli uczniowie LOMS. Teraz mają oni już własną halę do treningów i ćwiczeń. Hala powiatowa przy Liceum Mistrzostwa Sportowego będzie otwarta dla wszystkich, w sensie takim, czy imprez, które były zapowiadane przez prezesa Polskiego Związku, czy naszych, ale chciałbym, żeby ta hala żyła. Żeby żyła, bo to jest wysiłek nas wszystkich tutaj w powiecie. Na uroczystości obecni byli również uczniowie pilskich szkół, którzy mieli okazję zadawać pytania prezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jackowi Kasprzykowi. Przede wszystkim nasz partner, Polski Związek Piłki Siatkowej, to jeden z najbardziej liczących się związków sportowych w naszym kraju. Każde takie porozumienie to przede wszystkim też sygnał do odbiorców zewnętrznych, zarówno na niwie zawodniczej, na niwie trenerskiej, ale też tej takiej, no nazwijmy to, sponsorsko-biznesowej, że tutaj w stolicy powiatu pilskiego, w mieście Piła, powiat pilski organizuje projekt, który ma dużą szansę nie tylko na finalny sukces, ale przede wszystkim będzie promieniował na rozwój całej polskiej siatkówki. Oczywiście to nie jest tylko sukces nasz jako powiatu, ale również całego otoczenia tak zwanych przyjaciół powiatu pilskiego. Wymieniałem posłów, wymieniałem niektórych wysokich urzędników państwowych, czy nawet naszych tutaj mieszkańców regionu, którzy nas codziennie wspierają w tego typu działaniach. No i duma rozpiera wręcz mąduszek, kiedy mogę właśnie z takimi ludźmi pracować. Hala sportowa przy Pola zostanie uroczyście otwarta 1 września podczas powiatowego rozpoczęcia roku szkolnego.